W hali sportowej w Chynowie w niedzielę 17 lutego zorganizowano charytatywny turniej piłki nożnej. Towarzyszyła mu zbiórka krwi dla chorego Dominika Wojdalskiego, zawodnika klubu sportowego GPSZ Głuchów. Podczas spotkania udało się zebrać 12 litrów krwi, a 24 osoby zarejestrować do DKMS. Bardzo miło i przyjemnie, że w imieniu gospodarzy możemy dzisiaj gościć i tak znakomite drużyny na turnieju charytatywnym. A rzeczywiście to ma bardzo wielki wymiar. Pomoc drugiemu człowiekowi, gdzie rzeczywiście zgłosiło się dużo ludzi do oddania krwi. I jest to bardzo, bardzo szczytny cel. Ja to Wam bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję drużynom za dobrą reprezentację, szczególnie tych balonów. Też chwileczkę. Także bardzo, bardzo Wam za to wszystko dziękuję i myślę, że godnie się zaprezentowaliście. Publiczność była bardzo zadowolona, również rodzice byli zadowoleni. Także jeszcze raz Wam dziękuję i życzę dalszych sukcesów na tej piłkarskiej arenie. Dziękuję bardzo. Dobrze, zanim przejdziemy do wręczenia pucharów, serdecznie chciałem podziękować za te puchary przedstawicielom Top Market, pan Kasi Jakub Jędrzejczyk. Brawo! Teraz bym poprosił prezesa Związku Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej o zabranie parę słów. A w międzyczasie bardzo proszę tutaj co najmniej po kilku do naszego Dominika, zaraza naszego wsparcia dla niego. Dziękuję bardzo, panie wójcie, panowie prezesie, szanowni państwo. Dominik, jesteśmy zaskoczeni i bardzo pragnę podziękować za zaproszenie do współorganizowania tego turnieju. Z wielką radością wspieramy wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy, ale szczególnie wspieramy naszą piłkarską rodzinę. Dominik, trzymamy mocno kciuki za Ciebie, abyś jak najszybciej powrócił na nasze boiska. Szanowni Państwo, wczoraj byłem na półfinałach naszego turnieju Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Byłem na hali w Szydłowcu, w Mirowie, w Wierzbicy i w Radomiu.
Tam było dużo emocji, ale myślę, że można to zazdrościć dzisiaj tych emocji, tej walki tutaj Wam, bo myślę, że Wy, szczególnie ostatni mecz, tutaj zwracam się do trenerów, piłkarzy małych z Wikęcu Chynów. Powinniście brać udział w tym turnieju organizowanym przez Radomskie Okręgowe Związek Piłkarzy i myślę, że byście z pewnością w finale tego turnieju grali, mówię o roczniku 29-20. Zapraszam serdecznie do kolejnej edycji, żebyście mogli w tym turnieju uczestniczyć. Szanowni Państwo, króciutko, w imieniu własnym tutaj Kamila Wiktorskiego, który reprezentuje Zarząd Warszawskiego Okręgowego Związku Piłkarzy, zapraszam zespół GKS Chynów i zespół Dominika na wyjazd na finał Pucharu Polski na Stadion Narodowy 2 maja do Warszawy. Mam nadzieję, że będziecie wspierać swojego trenera i będziecie mu pomagać w tym, żeby jak najdłużej mógł Was prowadzić. A my jako zarząd będziemy z wielką radością widzieć Was na Stadionie Narodowym. Brawo Dominik! Brawo Dominik! Brawo Dominik! Brawo!
jeszcze wyczytam drużynę, która otrzyma puchar za zajęcie, za wygranie tego turnieju. Poproszę o wręczenie pamiątkowych medali do razu z krzaku z GKS Kielno. Bardzo proszę. Tego ci serdecznie życzymy z całego serca. Zawsze na nas możesz liczyć. O każdej porze dnia i nocy. Śmiało. Dziękujemy. Taki szpinowie podbił się turniej charytatywny poświęcony Dominikowi. Dominik, pamiętaj, zawsze można nas liczyć. Trzymaj się.